Dzień dobry, Joanna Kołaczkowska, naszym gościem. Zgadza się? Dzień dobry, dzień dobry. Rozmawiamy dlatego, że we wrześniu, na początku września będziecie w Cieszynie, w teatrze. Będziecie, mówię, o całym zespole Hrabi. Zgadza się? Tak, zgadza się. Będziemy z kabaretem Hrabi, z naszym najnowszym programem Ariaci, tak się nazywa program, taki ma tytuł, ale niespodzianką jest to, że robimy go wspólnie z naszym przyjacielem Czesławem Jakubcem, który jest tenorem, śpiewakiem. To jest jedyny szkolony głos w naszym teamie. Natomiast no, my po prostu z racji tego naszego doświadczenia i trochę tak takich oczywiście żartobliwych prób śpiewania operowego już mieliśmy trochę za sobą. Trochę Czesiek z nami poćwiczył. W związku z tym zrobiliśmy program trochę opowiadający o operze, trochę tak jakby przybliżający operę, oczywiście wszystko z humorem, różne arie, aryjki śpiewamy, to wszystko oczywiście jest pełne humoru, bo inaczej być nie może. No tak, w końcu Hrabi. A śpiewać potraficie, zresztą udowodniliście to ostatnimi 30 latami na scenie. Może tak, może nie licząc nikomu wieku. To nie pierwszy raz w Cieszynie, prawda? Absolutnie nie. My do Cieszyna przyjeżdżamy regularnie. Bardzo kochamy Cieszyn i widzów, którzy przychodzą na nas i również to miejsce, w którym występujemy. Przepiękny teatr, w ogóle przepiękne miasto. Uwielbiamy tam wracać. Ja nawet przyjeżdżam nie tylko z koncertami, ale też wpadam czasami do Cieszyna po prostu tak, żeby Cieszyn odwiedzić, żeby tam chwilę pobyć. No i uwielbiamy występować dla Państwa, uwielbiamy występować w Cieszynie i z tym programem jeszcze nie byliśmy z wiadomych powodów, bo oczywiście ten koncert jest, który dojdzie, mamy nadzieję, do skutku, jest bez przerwy, był bez przerwy przekładany, także na bardzo pechowo wyszło, ale no mam nadzieję, że tym razem się to uda, no wierzymy w to bardzo. Tak, tak, my też się cieszymy i nie możemy się doczekać, na pewno już musimy, że tak powiem, termin zaklepać, to jest chyba początek września, prawda, 4-5, jeszcze można tak to sprawdzić właśnie. Jeżeli chodzi o muzykę, bo to będzie taki trochę no, nacechowany muzycznie, że tak powiem, program, no to Pani tak lubi Beatlesów, z tego co wiem. Ja uwielbiam Beatlesów, to jest jakby taka moja grupa życia, bo z nimi się wychowywałam i kochałam, pokochiwałam, zaczynałam ich kochać właśnie w szkole podstawowej i bardzo mnie to muzycznie też rozwinęło, jakoś tak ukierunkowało. Natomiast opera to była taka naprawdę już ostatnia z dziedzin sztuki. Malarstwo i opera jakoś za bardzo do mnie nie docierały, natomiast oczywiście jakoś przez ostatnie 3 lata, kiedy już rozmawialiśmy z Czesławem o operze, kiedy robiliśmy już na poligonach kabaretowych jakieś skecze, piosenki lub o tematyce operowej, bo oprócz tego, że śpiewamy, to przecież są skecze, normalnie skecze, a to w kolejce do opery, a to w szatni coś tam się dzieje, opery, albo na przykład rozmowa teściowej z młodym śpiewakiem operowym, który musi przejść jakby przez tą rozmowę z teściową i poznać ją i ona musi go jakby zweryfikować, czy on się nadaje do może. Także są bardzo różne skecze, ale oprócz tego śpiewania, tak jak mówię, jest bardzo, bardzo dużo takich treści, no takich jednak kabaretowych, takich oczywiście w naszym stylu, ale też rzeczywiście dużo śpiewamy i powiem tak, że też ostatnie 3 lata to był taki czas edukacji trochę naszej, mojej na pewno w kwestii opery i poznałam parę no, oper, byłam też na operze osobiście, także przełamałam te lody, które i ten mur zburzyłam, który był między mną a operą. No i poza tym, no jednak trzeba cały czas pamiętać, że to jest kabaret. My jesteśmy kabaretem, w związku z tym trochę nam się też lepiej pewne rzeczy śpiewa, ponieważ my zawsze pamiętamy, mamy z tyłu głowy, że to jest jednak żart, że my się wygłupiamy. Ja tak śpiewam, ja mam taką metodę, że ja nie śpiewam na serio, ja się wygłupiam. Może dzięki temu jest pewien luz w tym śpiewaniu, a w kabarecie to no nie da się inaczej. To jest obowiązek, to musi być. Mhm, jasne. Na chwilę tylko odejdę od tego programu, który planujecie w Cieszynie na początku września. Czy dalej czuje Pani taką presję pomiędzy tym życiem prywatnym a zawodowym? Mam na myśli te kwestie, kiedy no, ludzie widząc znaną osobę, która jest roześmiana od ucha do ucha i cały czas uśmiechnięta i sypie żartami jak z rękawa. Czy czuje Pani taką presję, że ludzie oczekują, że w sklepie spożywczym również będzie Pani albo na krukówkach też taką... Tak, absolutnie czuję tę presję, natomiast na pewno wiem o tym, że to jest moja własna presja. To jest, nikt tego, nawet jeżeli ktoś czegoś oczekuje, no to przecież ja nie jestem w stanie i nie mogę tego zweryfikować, sprawdzić, ale czuję taką wewnętrzną presję, ja się zawstydzam wtedy, zaczynam sobie wyobrażać, że ludzie są zawiedzeni moją postawą, że no to, że nie jestem taka śmieszna, że śmieszniejsza na scenie i tak dalej. To jest bardzo, bardzo trudne, zwłaszcza dla takiego artysty, który gra w komediach, ale przecież też wiemy, wszyscy wiemy, że i każdy z nas też ma jakieś wyobrażenie o różnych aktorach. Też mi się zdarza, że kogoś spotykam na ulicy, kogoś, kogo bardzo lubię, szanuję, znam, jakiegoś artystę i jeżeli jest to na przykład aktor, który zagrał w jakąś rolę w jakimś filmie, to też mam jednak wyobrażenie na temat tej osoby i też mnie to zaskakuje. Także ja dokładnie wiem, jak to wygląda z drugiej strony, więc absolutnie to rozumiem, ale też wiem, że... Ta wiedza nie pozwala pani tego przeskoczyć, tego... Absolutnie, tego uczucia. Tak, to jest po prostu bardzo trudne. Tak naprawdę każdy z nas jednak, pomimo tego, że jesteśmy szczerzy na scenie, jak rozmawiamy z ludźmi, to jest sytuacja tak uroczysta, że my dajemy z siebie absolutnie więcej niż 100%, niż jesteśmy w stanie z siebie dać, ale rzeczywiście jak się nas spotka prywatnie, no to nie jesteśmy tak samo energetyczni i tak samo nastawieni w tym momencie do życia. No to jest bardzo różne. No i ciężko to. Tak naprawdę ja tylko w małej grupie bardzo, bardzo bliskich przyjaciół, też z kolegami się przyjaźnimy w Hrabi, to tylko między sobą czujemy się tak naprawdę tak bezpiecznie, ale każdy z nas ma przecież taką grupę, w której się komfortowo czuje, czy rodzinną, czy kumpelską. Nie jesteśmy przecież zawsze tak samo, nie mamy takich samych relacji ze wszystkimi ludźmi. No także no na pewno jest to takie momentami trudne, ale na szczęście my się starzejemy i też nie wszyscy nas dobrze rozpoznają. Za jakiś czas nikt nas nie będzie rozpoznawał. Nie zgadzam się. Ja wiem, że za oknami jest ciepło, słonecznie i wakacyjnie, ale zapytam o tą kwestię, czy czegoś się pani boi, czy coś panią smuci, o takie negatywne emocje zapytam. Ja zwykle jak się zaczynało ciepło robić na dworze, to ja wcale się nie czułam dobrze. Już pamiętam to od szkoły podstawowej, miałam takie jednak smutne myśli, ale to dlatego, że zakończyła się szkoła, że coś się skończyło. Zawsze jak coś się kończyło, wakacje, kolonie, po powrocie z koloniach miałam... Tak, syndrom pokolonijny. Tak, byłam bardzo smutna. Wyjeżdżaliśmy jeszcze z kabaretem potem, czy z Hrabi na jakieś festiwale kabaretowe, gdzie było dużo ludzi, dużo się działo. Ja byłam wtedy przeszczęśliwa, czułam się bezpiecznie z tą ilością ludzi, a później, kiedy zostawałam sama, to wpadałam w taką handrę i w smutek. Także trochę do mnie to zawsze latem wraca, że robię się taka trochę przyczajona, bo się wszyscy rozjeżdżają na wakacje, przestajemy trochę grać i no i wtedy tak się boję, czy nie będę się czuła jakoś tak samotnie, albo nie będę miała takiego poczucia, że się nic nie dzieje, ale w tym roku jest trochę inaczej, ponieważ właśnie teraz jesteśmy w ogromnej trasie i codziennie gramy, cieszymy się niesamowicie. Ja się w życiu tak nie cieszyłam. W życiu się tak nie cieszyłam jak teraz, że jadę w trasę. Przeważnie bardziej, że nie lubi pani podróży, to znaczy nie, samolotów pani nie lubi. Samolotów nie, mnie nigdy samolotu nie wciśnie. Ale do Singapuru będzie pani jechała pociągiem i stopem. Tak, ale ja kiedyś byłam w Londynie i pojechałam pociągiem. No właśnie. Więc... Da się tam dojechać pociągiem, bardzo fajnie i tym Eurostarym jechałam tym pociągiem pod kanałem, także no, było fajnie. W każdym razie nawiązując do tego, także teraz mamy tyle roboty, tyle pracy i tyle występowania, że się w ogóle tym nie przejmujemy, czy ja się nie przejmuję, czy się będzie działo, czy się nie będzie działo, bo dzieje się bardzo dużo i ja po raz pierwszy się cieszę. Zawsze tak, trochę tak po 3 dniach w trasie to już się robi, już jesteśmy zmęczeni i wolelibyśmy już pojechać do domu. Tak sobie zawsze układaliśmy trasę, 2-3 dni i nie więcej, potem odpoczynek, a teraz 2 tygodnie w trasie i się nacieszyć nie możemy. Super, do tego życzę jak najwięcej koncertów, występowania, spektakli i w ogóle, no, żeby cały czas ta publiczność była i żeby nas nie zdejmowali zestawie, żeby was nie zdejmowali. Zapytam jeszcze o choroby, bo wiem, że pani chodziła dość często do lekarza i nie mówię tego ani ironicznie, ani złośliwie, ale było to spowodowane troską, tak, o własne ciało. Tak. Czy to już... O zdrowie. Mhm, tak. Czy to już jakoś ten etap ma pani za sobą? Ja absolutnie jestem osobą taką, która bardzo chce kontrolować otoczenie i to, co ze mną się dzieje. W związku z tym, kiedy pewnego dnia i w pewnym momencie się zorientowałam, że tego nie jestem w stanie kontrolować, bo się pojawiła choroba, to od tego momentu trochę przeżyłam to traumatycznie, ponieważ byłam wtedy w ciąży i później jakoś tak już się układałam sobie tak życie i w takim kierunku, żeby o to bardzo dbać przez całe życie. No i to się zawsze okazywało bardzo słuszne i bardzo dobre. Nie przesadnie, bo nie jestem osobą, która jakoś tam biega strasznie po lekarzach, ale ja musiałam kontrolować oczywiście przez wiele lat, co roku musiałam robić badania, odświeżać te badania, żeby zobaczyć, czy jest w porządku. Także chodzi o skórę, tak? Chodzi o czerniaka. Tak. Chodzi o czerniaka i ja po prostu wiem, że sobie sama właściwie uratowałam życie, ponieważ sama zaniepokoiłam się takim znamieniem. Miałam znamię na udzie i sama to sobie wypatrzyłam i w związku z tym trochę to tak zadziałało, że wzmocniło moje przekonanie, że tylko sam człowiek może sam sobie najbardziej pomóc. Lekarz powinien oczywiście też, ale on nie jest w stanie przecież kontrolować. Także bardzo, bardzo dbam i widzę, że warto i pilnuję cały czas, co się tam dzieje. Że bardzo się martwię też o kolegów, o najbliższych, o rodzinę. Trochę te choroby to są takie, trochę siedzą mi w głowie i poza tym interesuje mnie to też jakby od strony medycznej wszystko. Szalenie mnie to ciekawi. Okej. No. Ja ostatnio widziałem odcinek, to już zupełnie tak idąc w stronę, teraz jednak radosnej strony życia, odcinek wróżki, czyli co nas czeka w przyszłości i to jak pani pięknie wróży, korzystając z tego doświadczenia tych różnych naszych telewizyjnych wróżbitów. Co będzie w przyszłości? Co nas czeka? No ja uważam... Proszę mi powróżyć, mam na imię Jacek. Jacku, nie mam kart, nie jestem w stanie ci wywróżyć z kart, chociaż powiem szczerze, że nawet gdybym je miała, to z tych kart bym też nie wróżyła, bo bym się nie orientowała, że po prostu bardziej czerpię wiedzę z głowy. Mojej głowy czy swojej? Z mojej. Po prostu tu się tworzy wszystko. Jak tu się tworzy, zaczyna się wszystko i się będzie kończyć wszystko. Także ja przewiduję tak, spędzisz świetne wakacje, pełne pracy. To są świetne? Świetne tak, są takie? Niech będą pełne takie. Pracy, tak. Niech będą. Na chwilę wyjedziesz i tyle. I będziesz tam jadł. Chwila jesteś wieczna, tak? Więc ja tak chciałbym, żeby na dłużej wyjechać. Ale okej, dobrze. Aha, poczekaj. Jak chcesz, no to mów. No to czemu nie? Jak chcesz na dłużej wyjechać, tak, daleko. Właśnie, Jacek. Czy ja wyjadę daleko, czy nie za bardzo? Jacek, już się naprawiam, już poprawiam, robimy update, no więc pojedziesz na dłużej, daleko, bo widzę, że planujesz. To tak, ja tak, bo walizki mam spakowane. Będziesz lecieć samolotem nienawistnym, będziesz lecieć samolotem. Dobrze, to już, bo ja też mam taki lęk przed lataniem, więc już może faktycznie... Naprawdę? Tak, właśnie tak. Dlatego jak przeczytałem, że pani też, to tak sobie myślę, o kurczę, to dobrze, że nie tylko ja jestem taki dziwny. No, to chyba trzeba coś sobie, jakąś tableteczkę wziąć tajemniczą. Tak. I tym lekarskim, farmaceutycznym akcentem muszę zakończyć. Zapraszamy oczywiście do Cieszyna i mam nadzieję, że to, co w pani głowie będzie, to będzie tak jak zwykle świetne, ale to jest taka moja opinia, ale wiadomo, że ona też jest podzielana przez wiele osób. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Joanna Kołaczkowska była naszym gościem i do zobaczenia w Cieszyńskim Teatrze we wrześniu na początku. Do zobaczenia.